Cześć, siemanko, tutaj Bartek Olej z Polish Fighter, ze mną jest Kacper Formela. Cześć, siemanko. Siemanko, siemanko, cześć wszystkim. Oczywiście spotkaliśmy się, żeby tutaj porozmawiać o twoich przyszłych planach, co będzie dalej z twoją karierą, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się skupić na twojej jakby ostatniej walce dla organizacji FEN. Tam zmierzyłeś się na gali FEN 51 z Kazachem. No, trochę ci napsuł krwi generalnie, nie? Tak wydaje mi się, że to był jeden taki, może nie że z najtrudniejszych rywali, ale z tych ostatnich przeciwników. No, miałeś jakiś taki problem, żeby się dobrać. Gościu, który najwięcej mi w ostatnim czasie, że tak powiem, zdrowia zabrał, chociażby pod tą pierwszą rundą, gdzie była sytuacja podbramkowa, ale zachowałam zimną krew i wyszedłem z opałów i, że tak powiem, od drugiej rundy narzuciłem swoje dyktando i wygrałem po pierwszej rundzie, trudnej rundzie, gdzie tam już byłem bardzo, bardzo daleko nieświadomości, ale świadomość cały czas była, tylko gdzieś tam latałem sobie prawo i lewo. A czy powiedz mi, czy teraz pewnie troszeczkę już analizowałeś tą walkę, co twoim zdaniem poszło nie tak? Czy może ta zmiana kategorii wagowej, czy coś innego, czy po prostu jakaś chwila nieuwagi, czy może ten rywal był po prostu tak dobry? No wiesz co, na pewno Nursultan bardzo mocno bił, miał bardzo dobry boksik i po prostu mnie skontratakował. Ja gdzieś tam na pół sekundy straciłem uważność, rzuciłem takiego sierpa, może nie na 100%, a gdzieś tam na 99%. On to wykorzystał, lekko się odsunął. Wypuścił tylny prosty, który zdecydował, że weszło mocno na szczękę. Musiałem rzucić się tam pod nogi. Gdy wstawałem, to też mocno kontratakował i cały czas napierał. Poczuł krew, że jestem naruszony i chciał skończyć walkę jak najszybciej się da, dopóki nie wrócę. No, nie udało się skończyć walki i troszkę mi się wystrzelał. Troszkę zabrakło mu prądu na tych kolejną szarżę, gdzie już wróciłem w 100% i już byłem bardziej czujniejszy niż, że tak powiem, w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że tam zabrakło wystarczającej dużej koncentracji. Gdzieś tam koncentracja na sekundę mi uciekła. No i wykorzystał dobrą kontrę i to była dobra jego broń z jego strony. Czy ty jesteś jakby zadowolony z tego ostatniego roku w organizacji FEN, bo od początku ty i twój menadżer naciskaliście, że chcecie dobrych rywali, mocnych rywali, no i chyba w tym roku no, FEN zrobił wszystko, co w jego mocy, bo stoczyłeś dwie bardzo mocne walki z solidnymi, dobrymi rywalami. Tak, no i takim światowym w sumie poziomie, bo to byli naprawdę wysoko postawieni rywali w Kazachstaniu i jeden był mistrzem parteru i tam wszyscy kosił w parterze. Drugi dobry Stojkowicz, który dużo walk kończył przed czasem w pierwszych rundach, dlatego też i może rzucił to wszystko na ostatnią, na jedną kartę. No. Tak, jak chodzi o ten rok, to jestem zadowolony. Chciałem mocnych rywali, wręcz błagałem o mocnych rywali, bo tylko takie walki mnie interesują. Nabijanie rekordów mnie się nie interesuje. Potrzebuję sprawdzianów, potrzebuję weryfikacji, potrzebuję przeskoczenia drabinek rankingowych coraz wyżej. I takie walki dają rozwój, a branie walki z osobami, które są na równi albo są gorsi od ciebie po to, żeby sobie zrobić walkę, żeby coś się działo, no to tak. To nie jest styl Kacper Formali. Ja oczekuję od siebie mocnych wyzwań. Jeśli potknie się noga, trudno, ale ja wiem, że to jest kierunek ku wzrostu, rozwojowi i duchowym, i zawodniczym, i takim sportowym. Wszystko idzie w dobrą stronę wtedy. Powiedz mi, jakie są teraz plany na twoją dalszą karierę? Bo ty już jesteś wolnym zawodnikiem, tak? Ty już nie jesteś zawodnikiem organizacji FEN. Tak? Tak, jestem wolnym zawodnikiem. Dokładnie. No,
gdzieś tam były odzewy z UFC, ale oni kazali czekać na kolejną kontendera, gdzie mi też już zdali zapewnienie, że wezmę udział w kontenderach po tym pierwszym Kazachu, gdzie walczyłem w Ostrudzie. Udziału w kontenderze nie wziąłem. Teraz bardzo mocno negocjujemy wejście do turnieju do PFL. Tam są bardzo duże szanse, jak chodzi o ten turniej PFL. Więc skupiam się bardziej na tą drogę, ale też wysłuchuję konkretnych różnych federacji ofert, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku. I po prostu jeszcze rozważamy różne możliwości, ale najbliżej sercu jest PFL obecnie. Ale tu mówimy jakby o tej głównej edycji turniejowej, czy jakby o tym turnieju europejskim? Nie, o europejskim nie mówimy, mówimy o tej głównym. O tym głównym. Tak. Rozmowa jest na takim etapie, że jestem na liście zawodników, którzy są brani pod uwagę do turnieju. I teraz pytanie, czy bezpośrednio wezmę udział w turnieju, czy będę miał taką walkę challenge'ową, która często jest też brana przed turniejami, że wygrany z tej walki challenge'owej idzie do turnieju. Powiedziałeś, że jakby, że wysłuchujecie różnych propozycji z rynku. No, czy była propozycja z organizacji KSW, bo Paweł Kowalik miał chyba się spotkać z Wojkiem Rysiewskim. Na jakim to jest etapie, bo niedawno nasz redaktor Oskar rozmawiał z Jakubem Borowiczem, który właśnie zdradził nam, że rozmawia z PFL-em, ale i mówił, że jakby, że na razie KSW nie jest jakby brane pod uwagę. Czy możesz to potwierdzić, zdementować? Czyli tak, no, zawsze gdzieś brałem pod uwagę wyjazd ze Stanów, do Stanów. KSW, jesteśmy etap rozmów, nie ma żadnych konkretów, nie rzucili konkretnego kontraktu. Mówią, że są zainteresowani, ale że ja jestem gdzieś bardziej przekonany do PFL, to jakoś nie naciskam na KSW. Jeśli będą wystarczająco mocno nie chcieli, no to zaoferują konkretny kontrakt z konkretnymi wytycznami, żebym wiedział, na czym stoję. Ale właśnie, co muszę na razie, sorry, że ale cię na razie na tym się na razie na tym się nie skupiam, bo bardzo mocno rozmowy są z PFL-em. Co musi KSW spełnić, żebyś chciał tam pójść? Musi być ogromne pieniądze, nie wiem, zapewnienie, że bardzo szybko dostaniesz walki o pas. Czy jest coś takiego, że załóżmy jutro dzwoni do twojego menadżera Wojek Rysiewski, daje ci naprawdę konkretną sumę pieniędzy, mówi, słuchaj, toczysz jedną walkę, walczysz o pas. Czy to jest może Kurczę, to, czy może nie, nie, nie wiem, czy walka o pas mnie jakoś mocno interesuje, bo to też już blokuje na jakiś czas, nie? A mimo to ja dalej będę celował do Stany. Nawet jeśli bym miał wylądować w KSW, to bym długoterminowo patrzał na Stany i pieniądze by musiałby mnie przekonać, żeby podpisać kontrakt z KSW, chociażby po to, żeby fajnie robić sobie kampy za granicą. A walka o pas to jest dopiero drugorzędna sprawa. Jeśli by kontrakt o pas był naprawdę taki interesujący, że mówię, dobra, Kacper, to kurde, dobre sianko jest, walka o pas, warto się może związać, jest do rozważenia. No ale na razie bardzo daleki dystans, jak chodzi o takie, że tak powiem, rozmowy. To musiały być naprawdę fajne pieniążki. Powiedz mi, ty teraz będziesz walczył dalej w kategorii 66 kg, czy przechodzisz na stałe do 70, czy ostatnio po prostu był taki z powodu tego trochę zamieszania z tą twoją walką, po prostu był tak jakby jednorazowy wyskok? Jednorazowy, wracam do 6-6, ale no ja jestem bardzo duży na ten 6-6. Nie jestem dużym zawodnikiem na 7-0, ale na 6-6 jestem dużym zawodnikiem.
I prędzej czy później zmiana kategorii to będzie po prostu moim naturalnym krokiem, ale jeszcze nie teraz. Chcę jeszcze powalczyć przy 6, czuję się tam dobrze. A na 7-0 też przyjdzie czas, żeby rozwinąć skrzydła, ale jeszcze nie teraz. A powiedz mi, skoro do tych ofert, no pewnie nie odzywało się do Was nie tylko KSW. Czy była na przykład oferta z organizacji Octagon, który niedawno Tak, ogłosił jest. Tu, Tak, do tego turnieju? Jest. To turnieju jeszcze nie. Nie rozmawialiśmy na temat turnieju. Rozmawialiśmy po prostu o kontrakcie z Oktagonem. Jesteśmy na jakichś tam wstępnych rozmowach, ale też jesteśmy w rozmowach z Brave'em, gdzie tam też jest nie najgorszy kontrakt. Też jesteśmy w rozmowach z Rizinem, gdzie oni są zafascynowani, że ja wychodzę w masce i oni powiedzieli, że to jest ich klimat i że też są zainteresowani, ale nie są w stanie mi powiedzieć, mi menadżerowi Kowalikowi, co się będzie działo w nowym roku, więc byśmy musieli poczekać sobie do końca grudnia i gdzieś tam w styczniu wznowić rozmowy, ale są bardzo mocno zainteresowani, jak chodzi o Rizin. Czyli Kasper Formela jest rozchwytywanym towarem, bo już tutaj tych organizacji wymieniliśmy kilka. Czy ty się cieszysz, że w tym, co pokazałeś do tej pory w klasy, no głównie jakby w organizacji FEN, w końcu chcą cię naprawdę poważni gracze na tym rynku? Tak, no jestem zadowolony, bo zawsze do tego dążyłem, żeby wyjść poza jakąś tam strefę, że tak powiem, polskiego rynku. O, to jest dobre określenie, strefę polskiego rynku. I to mi się udało. Może to jeszcze nie jest UFC. Jeszcze. Głęboko wierzę, że przyjdzie ten dzień, że zasilę tą organizację. Już na pewno będę dużo bardzo doświadczonym zawodnikiem, bo już czuję się doświadczony, ale jak jeszcze nie ma tego kontraktu z UFC, to będzie przystanek w dużej innej organizacji, gdzie znów będę miał okazję nabrać bardzo fajne, duże doświadczenie, które na pewno zaowocuje w przyszłości, bo tak jak już Ci mówiłem, lubię wyzwania, wyzwania mnie motywują, prowadzą mnie do cięższej pracy. I myślę, że to jest dobry kierunek, że właśnie jest w czym wybierać, że nie zamykam się na tylko jeden kierunek Stany, ale gdzieś też są propozycje z Azji, gdzie też chciałem w mojej głowie zawalczyć w dużej japońskiej organizacji, gdzieś w dwóch fajnych, dużych galach, bo jak ja patrzę na te gale Rizin, to robi na mnie to wrażenie i gdzieś tam z tyłu w głowie też byłoby fajnie tam się pobić. Powiedz mi, czy wy macie jakąś odpowiedź od UFC, dlaczego ostatecznie nie trafiłeś w tym roku do kontendera? Bo no fani ciebie i Czarka Oleksiejczuka już no, chcieli tam zobaczyć, już jest wiele jakichś tam na grupach, na redakcjach, w typowaniach, kto pójdzie do kontendera. Czarek Oleksiejczuk, Kasper Formela, no jak wiemy, ani to się nie udało. Czy wy macie jakąkolwiek informację, dlaczego tak się stało? Pierwsza informacja jest taka, że jest przeludnione. Przeludnione jest zbyt wiele osób i łatwiej im po prostu Amerykańców brać pod swoje skrzydełka. Dwa, problem z wizą, że krótki czas oczekiwania i coś tam było z wizą. I gdzieś tam pogłoski były, że oni wybrali profil gracza na kontendera z mniejszymi rekordami, jak chodzi o wygrywanie w ostatnim czasie, bo twierdzą, że tacy zawodnicy nie kalkulują, że jak idą do kontendera, to idą się ponapierdzielać, a nie zachowawczo walczyć. A jak ktoś walczy zachowawczo tylko po to, żeby wygrać, no to przeważnie są nudne walki. A oni wybrali profil gracza, zawodnika, taki, że są mniejsze rekordy, mniej wygranych z rzędu, żeby po prostu nie kalkulowali i po prostu wchodzili do klatki i po prostu była dobra bitka. Podobno jak chodzi o kontendera, to oni sobie z góry narzucają profil zawodniczy, jakiego potrzebują. Jeśli potrzebują, załóżmy, w danej dywizji zapaśnika, to będą bardziej szukać zapaśników.
Jeśli potrzebują Stojkowicza, bo mają braki Stojkowiczów, to będą bardziej szukać Stojkowicza. Widocznie na ten sezon nie byłem dobrym, że tak powiem, zawodnikiem pod względem profilu. Więc ja się życzę tego, żeby to się, jeśli nie związa z jakąś dużą organizacją, żeby to się zmieniło. No i jeszcze jest szansa, bo do 32 edycji TUFA też o. rozważam nad tym. Chociaż ja nie do końca widzę się w domu zamkniętym przez ponad 2 miesiące i z chłopami tam rywalizować się kontrakcik, ale może to jest fajna przygoda i jeśli by się udało dostać, dlaczego nie? Kuba Borowicz też zdradził, że jeżeli się nie dogadasz jakby z inną organizacją, to jest jeszcze opcja jeszcze jednej twojej walki na fenie. Przypuszczam, że pewnie na podobnej zasadzie jak Marcin Wójcik, że podpisywał na jeden kontrakt po prostu na swoje ostatnie dwie walki. Czy to bierzesz tak naprawdę też pod uwagę? Też biorę pod uwagę, zwłaszcza, że pas jeszcze nie jest wakowany, mimo że się skończył kontrakt, to jeśli będzie trzeba poczekać na UFC i zrobić jeszcze jedną walkę, z miłą przyjemnością bym podpisał z Fenem jeszcze na jedną fajną walkę z mocnym zawodnikiem i to też do mnie przemawia. Przy twojej ostatniej walce w Fenie, no było spore zamieszanie ze względu na postać Łukasza Harzyskiego. Czy ty, do tego mam takie jakby dwa pytania. Czy ty nie żałujesz, że ostatecznie do tej walki waszej nie doszło i trochę ci nie zmęczyła ta telenowela między Łukaszem Harzyskim, jakby, a tak powiem w dużym skrócie władzami Fenu, no bo tak naprawdę ty trochę bardziej mnie zmęczyła niż żałuję. Bardziej mnie zmęczyła, bo strasznie tam było dużo nie do go porozumień, był problem w komunikacji. Trzy strony, czyli ja, Łukasz i Fen, zupełnie inną narrację przedstawiały. Było zamieszanie. I bardziej mnie to zmęczyło niż żałuję. Okej, myślę, że z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila i ten moment, ten czas. Dziękuję wszystkim fanom, którzy oglądali ten wywiad. Dziękuję za przeprowadzenie wywiadu do Tobie i życzę wesołych świąt, bo to już powolutki ten czas. Dokładnie, tak samo życzę Ci wesołych świąt i życzę Ci naprawdę, żeby któraś z tych organizacji, o których rozmawialiśmy, z tych dużych, się do Ciebie odezwała i żebyś dostał, według mnie, no, takie pieniądze, na które zasługujesz jakby swoją klasą sportową. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki wielkie.